że możemy dzisiaj mówić do was o tym, co się stało 2000 lat temu na krzyżu Golgoty. Zbliżają się święta i w tym pochrzanionym kraju wszyscy ludzie myślą, że to jest czas, kiedy zbieramy się razem ze swoją rodziną i wszyscy cieszymy się tym, co się zdarzyło i myślimy o tym, co się zdarzy. Ale chcemy, żebyście dowiedzieli się o tym, że 2000 lat temu naprawdę Boży Syn zszedł na ziemię. Chcemy, żebyście posłuchali nas i dowiedzieli się o tej prostej prawdzie, że to nie jest żadna ściema, że to nie jest jakaś dziwna historia, że to nie są żadne bajki, ale żebyście uświadomili sobie, że Jezus Chrystus, potężny żywy Bóg, Pan Panów i Król Królów, ten, który był, jest i będzie, ten, który żyje na wieki, oddał swoje życie za mnie i za ciebie. I ja chcę, że kiedy w tym roku ty usiądziesz przy swoim stole, żebyś ty mógł myśleć tylko o tym, co ja będę teraz mówił. Ojcze, ja modlę się teraz w potężnym imieniu Jezusa Chrystusa, aby twoja moc dotykała dzisiaj każdego człowieka, który będzie słuchał tych słów, który będzie słuchał tych świadectw. Ojcze, ja modlę się teraz i ja wzywam twojego imienia Jezus nad Warszawą i ja wzywam twojego imienia Jezus nad wszystkimi ludźmi, którzy słuchają tych poselstw. Ojcze, my w imieniu Jezusa Chrystusa ustanawiamy teraz tutaj twoje panowanie. Ty jesteś wielkim, potężnym Bogiem życia. Ty jesteś Bogiem nieba i ziemi. Ty jesteś Bogiem czasu i wieczności. Wzywamy twojego imienia Jezus nad każdym człowiekiem, który tutaj przechodzi. Nad każdym, który słyszy te poselstwa. I ojcze, ja chcę teraz, aby twoi aniołowie dotykali każdego człowieka, żeby wchodzili w obecność ludzi. Boże aniołowie, ja wzywam was teraz na to miejsce. Ja wzywam was do tych ludzi. Ja w imieniu Jezusa chcę, żebyście nakierowywali ich na Boże Słowo. W imieniu Jezusa. Szakarala rabakata sakade. Okoto yokoto rokoto lohekeba. Orokoto yokokeke remeli radei. Holy glory lara praise menele Lord. Duchu Święty, wypełniaj każdego człowieka tutaj. Przekonuj o grzechu, o sprawiedliwości. Przekonuj o sądzie. Niech twoja potężna obecność przenika każdego człowieka. Każdego człowieka. Holy glory, let us send to Jesus. Uwielbiamy ciebie, święty Boże. Ty, który jesteś głową tego miejsca. Ty, który jesteś królem tego miejsca. Ty, który rządzisz każdym człowiekiem. Ja teraz w imieniu Jezusa przeklinam diabła. Przeklinam każde działania diabelskie. Ja odsuwam od ludzi demoniczne siły oporu. Ja usuwam z ich umysłów wszelką demoniczną siłę, która przeszkadza w przyjęciu Bożego Słowa. W imieniu Jezusa ja przeklinam demoniczne siły religii. Ja przeklinam demoniczne siły ateizmu. W imieniu Jezusa Chrystusa ja nakazuję, aby to odchodziło od ludzi. W imieniu Jezusa, diable, ja przypominam ci, że jesteś pokonany, że została twoja moc złamana pod stopami Jezusa. W imieniu Jezusa, jako Kościół żywego Boga, ustanawiamy teraz władzę i siłę Jezusa na tym miejscu. Usuwamy od umysłów demoniczne siły zaporowe. W imieniu Jezusa, w imieniu Jezusa, ja mówię już do słuchania. Ja mówię już do słuchania. W imieniu Jezusa, w imieniu Jezusa. Hokoto korolo goto soko yololo me. Orakata rafa kadalara praise. Holy Jesus, praise Jesus. Uwielbiamy cię, Jezus. Uwielbiamy Cię, Święty Królu. Uwielbiamy Cię, Alfa i Omega. Uwielbiamy Ciebie. Wywyższamy Ciebie. Ty jesteś naszym Bogiem. Ty jesteś naszym Panem. Ojcze, dziękuję Ci za tych ludzi. Ja ogłaszam ochronę Twojej krwi teraz. Ja ogłaszam, że to miejsce jest zabezpieczone Twoją krwią. Ja ogłaszam asystę Twoich aniołów. Teraz na tym miejscu. Teraz na tym miejscu, Ojcze. Uwielbiamy Cię. Uwielbiamy Cię. Halleluja. Hallelujah! Hallelujah! Holy glory praise! Holy Jesus Christ, senehor! Holy glory descended to Jesus! Jeżeli teraz gdzieś w swoim sercu słyszysz taki mały, maleńki szept, aby posłuchać nas, to idź za tym szeptem, to jest Święty Duch. On będzie mówił do ciebie. On będzie pokazywał ci różne rzeczy. Posłuchaj tych ludzi, którzy będą tutaj mówić. Niech twoje serce odpowiada teraz. Oh, glory the sinner, praise, singing the Jesus. A jeżeli jesteś wierzącym człowiekiem, uwielbiaj Boga za tych ludzi.
którzy dzisiaj będą słyszeli słowo, którzy będą dzisiaj doświadczali Bożej obecności. Holy Jesus, Holy Jesus. Boże prawa, Boże cele i Boże dążenia na tym miejscu, na tym miejscu ogłaszamy, że Pańska jest ziemia i to, co ją napełnia. Pańska jest ziemia i to, co ją napełnia. Ogłaszamy, że diabeł nie ma władzy nad tą ziemią. Ogłaszamy, że w Chrystusie Jezusie władza została mu odebrana. Ogłaszamy to w imieniu Jezusa. W imieniu Jezusa. Ogłaszamy, że religia nie ma wpływu na tą ziemię. W imieniu Jezusa. My teraz w imieniu Jezusa przeklinamy nad ludźmi wszelkie demoniczne siły katolicyzmu, wszelkie demoniczne siły protestantyzmu. W imieniu Jezusa. Każda religijna demoniczna siła wam, wam od ludzi, wam. Hakataralara padrala herena lord. Holy Gina, praise the Jesus. Uwielbiamy Ciebie, Jezus. Uwielbiamy Ciebie, Jezus. Wielbimy Królu nasz. Uwielbiamy Ciebie, Jezus. Jedyny Władco życia. Uwielbiamy Ciebie. Jedyna głowa nasza. O glory, la rapide, la gloris. Uwielbiamy Ciebie, Jezus. Za to, co zrobiłeś na krzyżu. Za to, że wstałeś z martwych. Uwielbiamy Ciebie, Jezus, nad tym miastem. Uwielbiamy Ciebie, Jezus, nad każdym człowiekiem tutaj. O glory tesek, glory teser alai. Uwielbiamy Ciebie, cudowny, święty Jezus, Alfa i Omega, początku i końcu wszystkiego. Żywy Boże nasz, żywy Boże nasz. Uwielbiamy Ciebie. Holy glory desene de Jesus. Cudowny Jezus, cudowny Jezus, cudowny Jezus. Halleluja. Hakodry de Jesus, kenere dalare de kononono soro loro rafakara baralare de kenere de Jesus. Ena mene mar Lord. Halleluja. Przyjaciele, nazywam się Artur Ceroński i osobiście spotkałem Jezusa Chrystusa. Nikt mi o nim nie opowiadał. Nikt mi nie powiedział, że dobrze jest być chrześcijaninem. W 2001 roku siedziałem po raz trzeci w więzieniu już. Byłem wielokrotnie karanym recydywistą. Mając 17 lat zamordowałem człowieka. Byłem dealerem narkotyków. Produkowałem amfetaminę i sprzedawałem ją dzieciom. Byłem popapriany pod każdym względem, a życie ludzkie nie miało dla mnie żadnego znaczenia. Uważałem, że ja jestem Bogiem swojego życia. Kochałem pieniądze ponad wszystko. Ale kiedy po raz trzeci trafiłem do więzienia, całkiem przypadkiem w moje ręce trafiła Biblia i przeczytałem tam bardzo prosty tekst, że tak Bóg pokochał świat, że Syna swojego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. I boksowałem się z tym przez kilka miesięcy. I przewieziono mnie do innego więzienia. I postanowiłem, że przeczytam tą całą Biblię od początku do końca. I wiecie, kiedy czytałem już ją wiele dni, któregoś razu zacząłem płakać, kiedy ją czytałem. Siedziałem wtedy sam w celi. Zszedłem z łóżka, uklęknąłem na podłodze i po raz pierwszy w życiu szczerze powiedziałem coś do tego Boga, o którym przez całe życie mi mówiono, a ja uważałem, że to ściema. Powiedziałem do Niego, że jesteś taki czysty, a ja jestem zwykłym grzesznikiem, nie mam pojęcia o życiu. Umiem tylko krzywdzić i niszczyć. I zacząłem wypłakiwać całe swoje życie przed Nim. I On wtedy do mnie przyszedł. On przyszedł do mnie, nie widziałem go i nie słyszałem, ale wiedziałem, że do mojej celi wszedł Bóg,
wszedł do mojej celi i wszedł do mojego życia. Ten sam Bóg, który 2000 lat temu zszedł na ziemię jako człowiek, który umarł za grzechy ludzi, żeby ludzie nie musieli pójść do piekła. Ten sam Bóg przyszedł do mnie. On tak mnie pokochał. Chcę, żebyś się dowiedział dzisiaj o Bogu, który tak bardzo cię kocha, że gdybyś tylko ty był na świecie, to On by przyszedł osobiście do ciebie. Ten Bóg to Jezus. To imię niech brzmi w twoich uszach jak dzwon. Ten Bóg to Jezus. I nie mów do mnie, że ty nie potrzebujesz Jezusa. Bo Słowo Boże mówi, że wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej, ale są usprawiedliwieni za darmo właśnie przez tego Jezusa. Jezus to nie jest jakaś popierdółka, co wisi na ścianie. Rozumiesz? Ludzie sobie wieszają dwie skrzyżowane deski i jakiegoś pilota na środku i mówią, mój Jezusik, gówno prawda, to nie jest Jezusik. Nie ma czegoś takiego jak Jezusik. Nie ma czegoś takiego jak Bozia. Jest wielki Bóg, Pan Panów i Król Królów. I ten wielki Jezus, On tak cię kocha, że dzisiaj puka do twojego serca. I On powiedział, nie odrzucę precz tego, który do mnie przyjdzie. I On powiedział, kto puka, temu otworzą. Kto szuka, ten znajdzie. To nie znaczy, że jak ty mieszkasz w kraju, że wszyscy mówią o tobie, że jesteś katolikiem, to że ty pójdziesz do nieba. Chodzenie do kościoła nie czyni z człowieka człowieka nieba. Tak jak siedzenie w garażu nie czyni ciebie samochodem. Trzeba oddać życie Jezusowi, zaufać w tą prostą prawdę, że On umarł za twoje grzechy, że On wstał z martwych, że On nadal żyje, że to jest wielki Bóg mocy. Wielki Bóg mocy. To Bóg, który przychodzi do człowieka i składa mu propozycje. Mówi, nieważne jak jesteś grzeszny, nieważne jak nisko upadłeś, kocham ciebie, umarłem za ciebie, otwieram przed tobą niebo. To ten Bóg mówi dziś do ciebie. Zawołaj do Niego. Powiedz, Jezus, ja potrzebuję ciebie. Ja potrzebuję ciebie. Ja chcę ciebie poznać. Ja nie jestem zadowolony z tego, co jest wokół mojego życia. On przyjdzie na twoje wezwanie. Wezwij Jego imienia. On cię przekona o tym, że jesteś w błędzie życiowym. I On obdarzy cię potężną siłą do nowego życia. On mnie obdarzył potężną siłą do nowego życia. Zniknęły lęki z mojego życia. Zniknęły kompleksy. Dzisiaj idę do nieba. Dzisiaj nie interesuje mnie opinia. Dzisiaj mnie nie interesuje zdanie drugiego człowieka. Idę do nieba. A ty gdzie idziesz? Człowiek musi sobie odpowiedzieć na takie pytanie, gdzie ja pójdę? Przeżyjesz jakiś czas na tej ziemi, ale potem to wszystko się skończy. Ale to nie oznacza, że twoje życie się skończy. Dalej będziesz żył. Już nie będziesz miał tego ciała fizycznego, ale jeśli tutaj miałeś problemy, to tam będziesz miał jeszcze większe. Zrób największą inwestycję w twoim życiu. Uwierz w sercu twoim, że Chrystus naprawdę wstał z martwych. Uwierz w to, że On tak cię pokochał, że umarł za twoje grzechy. Uwierz w to, że On jest żywy. I oddaj Mu teraz swoje życie. Prostym aktem wiary. Być Jezus, chcę ciebie poznać. Chcę ciebie poznać. Chcę oddać ci swoje życie. Weź moje życie i zrób z nim porządek. Zrób z nim porządek. Chcesz iść do nieba? Kto chce iść do nieba? Podnieś rękę do góry. Kto chce iść do nieba? Brawo, 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 brawo. Chodźcie tutaj do mnie. Chodźcie do mnie. Każdy, kto chce iść do nieba. Chodźcie w ogóle. Dzisiaj się otwiera brama do nieba. Chodźcie. Chodźcie, ludzie. Niebo jest przed wami otworzone. Nie pękaj. Pomódlcie się ze mną. Powiedzcie, Boże Ojcze, dziękuję Tobie, że Twój Syn Jezus umarł za moje grzechy i ja nie umrę. Nawet kiedy odejdę stąd, będę żył na wieki. Przez Ciebie, Jezus, oddaję Ci swoje życie. Duchu Święty, przyjdź teraz do mnie.
i przemień. W imieniu Jezusa, Duchu Święty, wypełniaj. Niech Twoja moc go wypełni. Niech Twoja siła go wypełni. Niech Twoja moc go wypełni. W imieniu Jezusa, diable, nie pozwalam Ci dotykać tych ludzi. Nakazuję Ci, odsuwaj się w imieniu Jezusa. Halleluja. Pogadajcie z tymi ludźmi, to są bohaterzy. Ludzie, pogadajcie z nimi, wierzący ludzie. Halleluja. Jezus, to Ty więzień otworzyłeś drzwi. To Ty. Powiedz coś do Niego. Jezus, powiedz coś. Nie dzięki mojej sile, lecz dzięki Tobie, Jezus, zwyciężam. Uwielbiaj Go. Nie dzięki mojej sile, lecz dzięki Tobie, Jezus, zwyciężam. Dzięki mojej sile, lecz dzięki Tobie, Jezus, zwyciężam. Jestem Twoim świadkiem. Mocą przyobleczeni, w siłę wyposażeni, jestem Twoim świadkiem. Mocą przyobleczeni, w siłę wyposażeni, jestem Twoim świadkiem. Twoim świadkiem. Jak to, żeby doświadczali Twojej obecności teraz. Na wieki. Ojcze. Na wieki. Ty mnie zawsze wysłuchujesz. Na wieki. Zawsze mnie cześć i chwała. Na wieki. Jeśli jesteś Kościołem, to podnieś swoje ręce do góry i zacznij uwielbiać Boga. Kościół to są ci ludzie, którzy osobiście poznali Jezusa. Kościołem są ci ludzie, którzy osobiście poznali Jezusa, którzy usłyszeli głos Ojca. To są ci, którzy zostali wyrwani z ciemności. Halleluja! Na wieki! Synowi i Duchowi Świętemu. Cześć i chwała jedynemu Bogu. Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Cześć i chwała jedynemu Bogu. Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Niech będzie wszystko.
wszelka chwała, dla Ciebie wszelka cześć, dla Ciebie całe uwielbienie. Jezua, my uwielbiamy Ciebie, my wywyższamy Ciebie, my jako Kościół Boga Żywego uwielbiamy Ciebie, uwielbiamy Ciebie, uwielbiamy Ciebie, podnosimy Twój tron, podnosimy Twój majestat. Jezua, uwielbiamy Ciebie. Soma kolorobasa, kolorobasa, osza kolorobasa, antonorobasa. Żywi teraz, uwielbiamy Cię. Na wieki, możesz go dotknąć dzisiaj. Na wieki, na wieki, cześć i chwała. Na wieki, na wieki, na wieki, cześć i chwała temu, który był, temu, który jest i temu, który przychodzi. Jedynemu Bogu, temu, który rządzi, na wieki chwała, na wieki chwała, na wieki chwała Jezusowi, na wieki chwała, na wieki chwała, na wieki chwała, na wieki cześć. Na wieki chwała, na wieki chwała, na wieki chwała, na wieki cześć. Na wieki chwała, na wieki chwała, na wieki chwała.